Na muzycznej scenie Wrocławia można znaleźć wiele ciekawych zespołów. Jeden z nich jest szczególnie bliski słuchaczom Uniradia. Requiem, bo o nim mowa, grał na ostatnim evencie naszej stacji. A że od tamtego pamiętnego koncertu minęło już trochę czasu, postanowiłem sprawdzić, co nowego dzieje się w zespole, który w przeciwieństwie do tego, jak się nazywa, nigdy nie odpoczywa. Requiem gra alternatywnego rocka. Kiedyś to był pop rock, teraz gramy o wiele mocniej. Ula Issel z tej strony, zespół Requiem z Wrocławia. Jeśli chodzi o porównanie naszych dwóch ostatnich płyt, płyta 7, nagrana w 2007 albo 2008 roku, już teraz nie pamiętam, jest zupełnym przeciwieństwem do tego, co nagraliśmy teraz, 2010 rok, 28 godzin. Jeśli chodzi o płytę 7, to pracowało nad nią 7 osób, były dwie wokalistki, dwóch gitarzystów, klawisze, perkusja, no i bas. Graliśmy wtedy bardzo, ale to bardzo lekko. To były takie skoczne melodyjki, a teraz płyta 28 godzin, no już ma taki bardziej alternatywny oddźwięk. Teraz zespół tworzy 5 osób, nie już 7. Jest tylko jedna wokalistka, ja i jeden gitarzysta. Partie tamtej gitary właśnie zastępują dużo klawisze. I w sumie wchodzimy w taką bardziej alternatywę, jest dużo takich mocnych, troszeczkę nawet czasami metalowych dźwięków. No i wszystko jest takie bardziej przejrzyste i myślę, że o wiele lepsze, bo takie brzmienie mocniejsze osobiście dla mnie mi się bardziej podoba. No i sami Państwo mogą porównać płytę 7 z płytą 28 godzin. Naprawdę bardzo dużo się różni. Ale to nie jest tak, że nie wracamy do tych kawałków. Znaczy w większości wyeliminowaliśmy większość tamtych kawałków, bo gdybyśmy mieli zrobić koncert z wszystkimi naszymi starymi utworami i teraźniejszymi, to wyszłoby chyba z 3 godziny. Zmiany w zespole wpłynęły niewątpliwie na warstwę muzyczną ostatniej płyty. Siłą rzeczy musiałem więc zapytać o ich inspiracje oraz proces tworzenia poszczególnych utworów. Proces tworzenia naszych kawałków jest bardzo różny. Na przykład ostatnio nasz gitarzysta w czasie przerwy, jak mieliśmy próbę, coś tam sobie pobrzdąkał, taki jakiś riff, no i tak właśnie wyszedł nasze intro. Ogólnie czasami najpierw powstaje tekst, czasami muzyka. Głównie Piotrek tworzy muzykę. No i do tego potem jest pisany jakiś tekst, a potem linia melodyczna, wszystko to jakoś się łączy i każdy z nas wnosi tam swoją partię do tego i jak każdy ma swoje pomysły. To nie jest tak, że jedna osoba tworzy muzykę, jedna osoba tworzy tekst. Albo ja mogę napisać tekst, albo Mateusz, albo Kuba, no wszyscy mogą pisać teksty, muzykę to samo. A potem co się z tego skleja, to muzykę tworzy ogólnie Requiem, a nie osoba pojedyncza. Jeżeli chodzi o inspiracje, to każdy z nas ma oczywiście jakieś inne zespoły, którymi się inspiruje. Jeżeli chodzi o mnie, to bardzo lubię zespół ONA, Kult, Kazik. Osobiście po prostu najlepszym zespołem dla mnie to jest zespół Koma. Z takich zagranicznych to cięższa muzyka, taka jak Ballet for My Valentine, czy Metallica, Iron Maiden. Jeżeli chodzi o chłopaków, to Piotrek i Kuba, dużo słuchałem Dream Theater, z tego co wiem, i Metaliki, a Michał razem z Mateuszem takiej troszeczkę lżejszej muzyki, Queen, Proletariat. Plany na przyszłość. Ja osobiście bardzo bym chciała nagrać, żeby nasz zespół nagrał taki naprawdę profesjonalny teledysk do jednego z naszych nowych utworów.